Cześć, z tej strony Piotr Słapa, akademiamuzyki.pl. Witaj w technicznym temacie, gdzie opowiem Ci, dlaczego gitary akustyczne nie stroją oraz jak sobie z tym problemem poradzić. Lekcję sobie podzielimy na dwie części. W pierwszej części opowiem Ci od strony technicznej, co można zrobić, żeby gitara lepiej stroiła, a w drugiej części opowiem Ci, jak artykulacja osoby grającej wpływa na strojenie instrumentu. Na koniec mam dla Ciebie coś jeszcze. Pokażę Ci moją sekretną metodę, która pomoże Ci bardzo precyzyjnie nastroić instrument. Okej, to nie przedłużając, przechodzimy już do konkretów. Punkt pierwszy to nienaciągnięte struny. Jeżeli masz nowy instrument z fabrycznymi strunami lub zmieniłeś komplet strun, to zawsze warto te struny naciągnąć, ponieważ wtedy szybciej strój się ustabilizuje. Zobacz, jak można to zrobić. Wystarczy, że złapiesz strunę pomiędzy kciuk a palec wskazujący i zaczniesz energicznie ją naciągać w ten sposób. Możesz to zrobić na całej długości i zobacz, jak zmienił się strój gitary. Jest totalna masakra. No i teraz po prostu wystarczy, że wracam do strojenia gitary. To samo mogę zrobić ze struną A, czyli tak, gitara stroi. No, prawie stroi. I teraz naciągam strunę A. Strzeliła mi nawet tam na mostku. Sprawdzę, jak to wygląda. Masakra. I wracam do stroju. I teraz bardzo fajna metoda, którą pokazał mi Tommy Emanuel. Warto jeszcze dociskać struny przy podstawku. Także jak naciągniesz struny i dociśniesz je przy podstawku, no to wtedy już masz pewność, że struna jest dobrze rozciągnięta i gitara będzie zachowywać się stabilnie. Ok, przechodzimy dalej. Słabej jakości klucze. Jeżeli Twój instrument jest bardzo leciwy, bądź kosztował mniej niż 400-300 zł, to jest duża szansa, że klucze niestety są niskiej jakości i efektem tego jest obniżający się dźwięk, stroisz gitarę do dobrego dźwięku ze strójkiem i po prostu ten dźwięk powolutku sobie spada w dół. Także tutaj niestety nie da się nic innego zrobić, tylko wymienić klucze na produkt lepszej jakości. Kolejny problem to źle ustawiona menzura. Zauważ, że każda struna ma konkretną długość, czyli struna zaczyna się na progu zerowym i kończy na podstawku. I właśnie konkretna długość struny, jasno sprecyzowana, decyduje o tym, że gitara stroi na progach i otrzymujemy odpowiedni dźwięk. W tanich gitarach niestety nie inwestuje się czasu na indywidualne ustawienie menzury. Efekt jest taki, że gitara nie ma prawa stroić, więc jeżeli masz taki problem, jeżeli grasz akordy w górze gryfu i coś tutaj Ci nie gra, coś się nie zgadza, to polecam oddać gitarę do lutnika na weryfikację, zapłacić ewentualnie 100-150 zł za taką regulację menzury i wtedy jak otrzymasz instrument, to zobaczysz, że gitara zupełnie inaczej się odezwie. Ekstremalnie rzadko zdarzają się takie sytuacje, że gitara jest tak niskiej jakości, że menzury nie da się tak łatwo ustawić. Wtedy trzeba na przykład odklejać mostek, ewentualnie przenosić ten podstawek troszeczkę do przodu czy troszeczkę do tyłu. Także ja mam nadzieję, że Twoja gitara jest lepszej jakości i takie problemy się nie pojawią. I teraz przechodzimy do problemu, który już w zasadzie nie jest takim dużym problemem. Każdy sobie tutaj dobrze radzi, czyli strojenie gitary ze strojkiem. Dzisiaj mamy super technologie, bardzo fajne aplikacje, na przykład Guitar Tuna, które prowadzą krok po kroku, jak gitarę nastroić. Czasem błąd wynika ze złego ustawienia stroju. Na przykład źle w aplikacji określiliśmy, do jakiego stroju stroimy i aplikacja myśli, że stroimy na przykład do DAD-GADu, a my jesteśmy przekonani, że wyjdzie nam standardowy EAD-GBE. I jak stroisz z aplikacją, to pamiętaj, żeby pozwolić tej strunie troszkę wybrzmieć, pojawi się dźwięk i wtedy strój. Dużo początkujących gitarzystów ma taki nawyk, że gra strunę i od razu próbuje stroić. Struna potrzebuje sekundę, dwie na stabilizację. I teraz przejdźmy do drugiej części, gdzie pokażę Ci, jakie błędy w technice gry, w artykulacji popełniają gitarzyści i w konsekwencji ta gitara nie stroi. Więc na gitarze jest coś takiego jak artykulacja, czyli sposób, w jaki wykańczamy dźwięk oraz to, z jaką siłą dociskamy palec do progu. I teraz mała demonstracja. Zobacz, co się dzieje z dźwiękiem w zależności od tego, jak mocno dociskamy palec do progu. Jak docisnę za słabo, to gitara brzęczy. Jak docisnę dobrze, to jest normalnie. I teraz jak docisnę za mocno, to dźwięk się podnosi. I teraz dlaczego początkujący gitarzyści tak mocno dociskają struny? Jak chwytamy gitary pierwszy raz, czy nawet przez pierwsze pół roku, to najczęściej nie mamy czystego dźwięku.
Wynika to z tego po prostu, że nie dociskamy struny, bądź ją tłumimy i mamy taką naturalną reakcję, żeby dociskać tą strunę z całej siły, żeby ten dźwięk się pojawił czysty i później mijają kolejne miesiące, nawet lata i niestety ten zbyt mocny docisk nam zostaje. Także podsumowując, musisz pracować nad techniką gry, nad artykulacją oraz nad siłą docisku. I teraz na koniec tej lekcji przechodzimy do bonusa, czyli pokażę Ci, w jaki sposób ja stroję instrument. Jest to bardzo fajny sposób, który świetnie mi się sprawdza. Stroję tak już po prostu od kilkunastu lat. Więc tradycyjne strojenie polega na tym, że naciskamy piąty próg, piąty, czwarty, piąty. To strojenie jest bardzo nieprecyzyjne, więc ja z niego w ogóle nie korzystam. I teraz metoda, którą ja stosuję, polega na strojeniu do akordu G-dur. Dlaczego G-dur? G-dur jest takim bardzo stabilnym akordem. Jeżeli on stroi, to ja mam gwarancję, że wszystkie inne akordy będą mi stroić na gryfie. I teraz już przejdźmy do konkretów, pokażę Ci, jak stroję z akordem G-dur. To jest metoda na słuch, więc musisz mieć trochę doświadczenia, musisz słyszeć interwały kwarty, kwinty oraz tercji. Czyli tak, zaczynam od strojenia pustej struny G. Zakładam, że ta struna po prostu stroi i teraz porównuję tą strunę z trzecim progiem na strunie B. Tutaj musi być bardzo stabilnie. Następnie dokładam mały palec na trzeci próg, czyli końcówka akordu G-dur, to jest struna wiolinowa E. Jest odrobinę za wysoko, więc ja trochę się pobawię. Ok, jest stabilnie. Następnie porównuję dwie puste struny, czyli D i G, jest niestabilnie. Jest już ok. Następnie mogę na przykład tutaj dodać palec, czyli to byłby taki akord C add 9. Na chwilę odchodzę z akordu G-dur. I później wracam do akordu G-dur. Tutaj gram prymę akordu G. Jest odrobinę za wysoko. I teraz, żeby to zrobić, mogę porównać dwie struny. Mogę to zrobić na flażolecie naturalnym. Stroi. I teraz sprawdzam, jak finalnie brzmi G-dur. Także pokazałem Ci, jak stroję do akordu G-dur. Spróbuj tej metody, zobacz, jak Twoja gitara się zachowa i być może też staniesz się fanem tej metody. Okej, to by było tyle w tej lekcji. Dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj ze mną na kanale i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!